Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem chciałem wam pokazać pewną kolekcję, którą zakupiłem w Carrefourze. 1 marca 2022 roku Carrefour zamieścił u siebie ciekawą kolekcję komiksów, wielkie pojedynki, kolekcja ze świata Marvela i mamy 10 tomów z różnymi bohaterami właśnie spod egidy Marvela. Ale myślę, że tak dla rozeznania. Chciałbym wam przede wszystkim pokazać, jak te komiksy wyglądają, czy mają jakąś zawartość dodatkową i jak się ogólnie prezentują, jakie jest moje wrażenie. Myślę, że ten film może być dosyć długi, ale oznaczę minuty, aby wiedzieć konkretnie, o jakim tomie mówię. Więc nie czekając dłużej, zacznijmy od pierwszego numeru. Dobrze, pierwszym tomem jest Avengers kontra Ultron. Wydawnictwo Panini, wyprodukowano we Włoszech w listopadzie 2021 roku przez LEGO. I powiem wam, że rozmiarowo jest większe. Jest większe od tych naszych tradycyjnych komiksów marvelowskich. Nieco bardziej zbliżone to jest wymiarowo do tych twardej oprawie. Więc mniej więcej to taki sposób wygląda. Dobra, zobaczmy środek. Jak sami zauważyliście, one są grube. Mają też skrzydełka. Na skrzydełkach znajdziemy też informacje, czym są Avengersi, czy kim są Avengersi, kim jest Ultron. Więc to też takie dobre jest dla osoby, która nie ma pojęcia o danych bohaterach. Dodatkowo na drugiej stronie skrzydełek mamy wzmiankę o twórcach, więc uważam, że jest to bardzo dobrze przemyślane, bardzo fajny ruch. I następnie mamy spis treści. I co? Kolejne, jak to w kolekcji, mamy wstęp i dodatkowe informacje, z czym będziemy mieć do czynienia w danej książce. We wstępniaku coś, co ja bardzo lubię. Też właśnie jakiś zarys historyczny, jakaś ciekawostka związana z bohaterami. I popatrzcie, to nie jest jakiś jeden akapit. Jest tutaj naprawdę dużo informacji, okraszonych gdzieniegdzie też i ilustracjami, więc to jest ekstra. No i przechodzimy do środka, do komiksów. Papier offsetowy, on nie jest zły, nie mogę o nim naprawdę nic złego powiedzieć. On się oczywiście będzie różnił od kredy, no tym, że on tutaj nie błyszczy. Sami widzicie zresztą, jak tutaj światło pada, nic mi się tutaj nie świeci. I to właśnie zawsze lubię w prezentacjach. No i w sumie tyle. Jest zaskakująco dobrze, tym bardziej, że książki te kosztowały 14 zł. To jest w sumie no, najważniejsza informacja, która skłania do tego, aby pójść i zakupić ten dany komiks. Więc bez cienia wątpliwości po prostu poszedłem i zakupiłem. Trudno jest mi powiedzieć, czy treść jest w porządku, czy ona jest dobra, ale mówię, dla mnie za taką cenę, nawet jeżeli będzie słaba, to ja nie poczuję tutaj jakiegoś większego zgrzytu, że zmarnowałem, że wydałem za dużo pieniędzy na to. Widać, że są to komiksy takie starsze. Mamy tutaj wzmiankę jeszcze, z którego roku to jest. Mamy 1963, więc jest to historia. Tutaj mamy pokazaną historię pewnych bohaterów. No i jest to fajna taka ciekawostka. Nie chcę tego wszystkiego tak, w taki sposób przekratkowywać, jak ja to robię przy bohaterach i złoczyńcach, bo byłoby to naprawdę za długo, ale moje wrażenie jest naprawdę w porządku. Zobaczmy tutaj Avengersi, choćby piekło stanęło na drodze, też mamy... Są to starsze, widać, że to są starsze komiksy. Będę pokazywać wam przede wszystkim konkretnie z datami, kto za to odpowiada. 69. Zdrada, choćby piekło stanęło, z 1978.
To już jest nowszy i tutaj od razu widać różnicę. Ultron na zawsze, trzy części z 2015. Więc no mamy przeskok w czasie i potężną różnicę w rysownictwie. Podoba mi się. Powiem naprawdę otwarcie, moje pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Skojarzenia za taką cenę to powinno być naprawdę coś słabego, a wcale nie jest, a wcale nie wygląda źle. Tutaj mamy okładki tych danych komiksów. No i dobrze, mamy pierwsze. Najpotężniejsi bohaterowie na Ziemi kontra niszczycielski android. W sumie to też powinno na początku pokazać. Więc naprawdę pozytywnie. Avengers kontra Ultron. Drugi tom. Strażnicy Galaktyki kontra Thanos. Zobaczmy. Jak to wygląda. I one są naprawdę grube. One są opasłe. I też. Wzmianka o Strażnikach Galaktyki. Kim jest Thanos. Czyli bohaterowie i złoczyńcy Marvela. Twórcy. Tutaj są trzy opowiadania. Wstępniak. No i przechodzimy do tych trzech opowiadań. Zodiak, rok 2012. Słuchajcie, no jasne, one są, te kolory, one tutaj są wyblakłe. Czuć. Czuć to, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do kredy, którą raczy nas Egmont i to widać różnicę, od razu widać różnicę. Niemniej jednak wzrok, on się przyzwyczaja do tego, do obrazu i nie mogę złego słowa o tym powiedzieć. Pomimo tego, że widać różnicę między offsetem a kredą, doskonale wiecie o co mi chodzi, jeżeli czytacie komiksy i macie ten rodzaj papieru i ten. Ale bardzo dobrze wygląda. No i też widać, że to jest nowy komiks. Nowy styl. Strażnicy Galaktyki. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Dobra, gdzie jest ten... Strażnicy... Aha, są dwa, przepraszam, dwa. 174. Więc taka jedna dłuższa historia. I tu jest druga. Grzech pierworodny. Z 2014 roku. Powiem, że cieszy oko. Absolutnie cieszy to oko. Dobra, i na końcu galeria okładek. Jeżeli mógłbym narzekać, to że one są na takim w małym formacie zrobione. No, żeby każda okładka wyglądała chociaż tak. A one są za małe dla mnie. Ale jest w porządku. Kolejne ekstra. Trójka. Mamy Deadpoola kontra Deadpool. Najemnik z ciętym językiem kontra on sam. No, bardzo ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie brzmi. I znowu, Deadpool. W tym albumie zobaczycie także zbrodniczego sobowtóra Wade'a. No, nawet nie wiedziałem. Tutaj mamy twórców. I też opasłe. Słuchajcie, no, wszystkie są bardzo grube komiksy. Wstęp. Gdyby potraktować ten album jako sztukę teatralną, można by go podzielić na trzy akty. Fajnie. No więc mamy komiks Zły Deadpool z roku 2011, przełom z 12. Fajnie. Więc też nie wszystkie komiksy są
leciwe, nie wszystkie są z lat 70., 80. ubiegłego wieku. Jakby można było sądzić, że po takiej cenie są jakieś starsze. Wcale nie, wcale nie. Bardzo dobrze wygląda. Tutaj mamy Deadpool zabija Deadpoola 2013. O, i tutaj jeszcze jedno się ukrywa. Krótsza historia. Z którego roku? 2012. I co jeszcze na uwagę zasługuje, to ten papier, zapach papieru. Uwielbiam ten zapach papieru. Bardzo mi się kojarzy z kioskami. Jak się kiedyś chodziło do kiosków, to taki zapach po prostu kojarzy. Kojarzy z lat młodzieńczych. Lubię ten zapach. Dobra, i tutaj mamy też galerię, malutkie formaty, ale nie ma co narzekać. Jest dobrze. Trzeci tom, czwarty tom, X-Men kontra Magneto, Dzieci Atomu kontra Mistrz Magnetyzmu. Można sobie zatrzymać, nie będę tego wszystkiego odczytywać, bo to czwarty dopiero tom, a już trochę czasu minęło. Więc mamy X-Menów, bohaterów, Magneto, antybohater na skrzydełkach twórcy, wstęp. Mamy odpowiednie też i rozdziały, odpowiednie historie. Wstępniak widać, że jest w porządku. No i tak tutaj mamy z 1963 roku X-Men. Więc tutaj już mamy historię. Bractwo Złych Mutantów 1964, no w nawiasie 63. No widać, no tak, no to jest potężna różnica w przedstawianiu ilustracji. Kolejne mamy 1981, Ja Magneto. Ciekawi mnie, naprawdę ciekawi mnie, jak po tylu latach czyta się takie starsze komiksy. O, tutaj już mamy nowszy, 1991, Rubikon, Ściana Ognia, Zgliszcza. O, no ja już trochę kojarzę tutaj niektórych. Mamy Jim Lee, Jimiego Lee mamy, więc to jest bardzo dobry rysownik. Bardzo go lubię. No i widać, tak, już rozpoznaję go. No i ten towarzyszący zapach. Lubię. Opowieść o złych mutantach. 1999. No, bardzo ładne są te ilustracje. To jest właśnie, tu się zaczyna epoka, którą ja bardzo lubię. Wojna Magneto, Kompleks Zbawiciela, 99 rok. I na końcu powinna być galeria. No, właśnie o tym mówię. Ja chciałbym, żeby wszędzie były takie okładki powiększone. Okładki Jima Lee. Piątka. Spider-Man kontra Mysterio. Pajęczak kontra Mistrz Iluzji. Spider-Man, Mysterio. Twórcy. Stan Lee. O proszę. Więc mamy trochę tych też opowieści.
Groźba Mysterio z 1964 roku, czyli starusieńki komiks. Oj, widać. Dalej, Szaleństwo Mysterio, 1968. Zdaje się, że jego imię to Mysterio. 1963, 75, Blef Truposzka. O, tu jest już nowszy, widać, prawda? Mamy Nienawidzę Tajemnicy 2006, 2005, 2006. Mysterious. To już dobrze wygląda. Okładka. Dobra, mamy to. Szósty. Wolverine kontra Sabretooth. Pazury kontra Kły. I tak samo mamy, kim jest Wolverine, kim jest Sabretooth. Twórcy. I przechodzimy do treści. Wstępniak. Wow, to bardzo ładnie wygląda. 2007. Ewolucja. Genialnie to wygląda. No, naprawdę. Świetnie się prezentuje. Czarna Pantera. Powiem, że jestem naprawdę mile zaskoczony jakością. Przepiękna, przepiękna kreska, przepiękne ilustracje. Świetne. Aż chce się oglądać. Super. Sabertooth odrodzony. Tutaj mamy 2012 rok. Tutaj mamy The Best of Marvel Comics, Łowca. On to już starszy, 1987. No to króciutki. O, i fajna galeria. Super. Podoba mi się. Venom kontra Spider-Man. Tak się składa, że akurat to mam w tym, więc nawet możemy porównać. Wielkość, widzicie, wielkość prawie taka sama jest. Ale zobaczymy jakość papieru, bo o to chodzi. Venom, Spider-Man, pozaziemski symbiont kontra bohater sąsiedztwa. Podlina, wściekłość, niedziela i tak dalej. Dobra, wstępniak. No i tak, to doskonale pamiętam, ponieważ to mamy tutaj. Dobra, można bez problemu sobie porównać. No i jasne, no słuchajcie, no, kreda ona zawsze będzie wyglądała korzystniej pod względem żywszych barw. No one, te kolory są tutaj zdecydowanie żywsze, no te aż takie nie są. Stan Lee z domu przedstawia, ma na imię Mary Jane, ma na imię Mary Jane Watson, ale o tym nie wie, czyli tłumaczenie jest to samo.
Ale wiecie, to kosztowało więcej, to kosztowało zdecydowanie mniej, ale powiem, że naprawdę nie mam podstaw do tego, żeby narzekać. Po prostu to jest inny rodzaj koloru. No kreda ma tą swoją połyskliwość, to się po prostu może podobać, ja się wcale nie dziwię. Ale tak. Dokąd to się tutaj skończyło, to mnie też ciekawi. Tutaj mamy taką malutką historyjkę. Tutaj mamy do tego. Legenda zaczyna się na nowo. Tu już mamy ten nowszy komiks. Polecam moją recenzję tego. Ja byłem zachwycony tym. No i tutaj. Legenda zaczyna się na nowo. I w tamtym jest tylko tyle. Tylko tyle. To jest ten malutki kawałeczek. A mamy jeszcze, patrzcie ile. Ile historii? Padlina. Świetnie to wygląda. Czekajcie, chyba coś tu pominąłem. Nie. Tutaj mamy Niedziela w parku z Venomem, 1990. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to wygląda. Pokątny pościg, 1991. Łaska. Mam nadzieję, że niczego nie pomijam. Venom na postoju zagłady, 1991. Króciutka historyjka. No i tutaj bez dodatków. No tutaj się nie zmieściło. Bo chodzi chyba, bardziej chodzi o tą ilość stron. Tutaj jest chyba po 240 stron, więc musiało się zmieścić. No i dali po prostu więcej historii kosztem okładek. Dalej, mamy Thor kontra Loki. Bóg gromu kontra Bóg oszustw. I tak samo, Thor, Loki, czyli już widzimy ten schemat twórcy. Jest kilka treści, wstęp. No i co, mamy w potrzasku Lokiego, Boga oszustw. 1962, nadejście Lokiego, 1965. Trochę już, no, krótkie to było. Upadek Asgardu, 1970. Powiem wam, że z miłą chęcią ja to wertuję, bo cały czas mi to towarzyszy, ten świetny zapach. Jeżeli będziecie mieli możliwość sprawdzenia tych komiksów, to będziecie wiedzieć, o jaki mi zapach chodzi. Ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten zapach. I pozdrawiam wszystkich, którzy podzielają moje upodobania co do zapachu papieru. Midgar w ogniu, 1975, Gorzkie Zwycięstwo, 1975. Tutaj mamy same starsze numery. Ale dobrze to wygląda. Sporo szczegółowości jest. O, tu jest nowszy. Thor i Loki. 2004. Wow, patrzcie na to. Genialnie, genialnie to wygląda. Lubię takie motywy. No, niesamowicie to wygląda. Patrzcie, wow. No to jest pierwsza klasa. O kurde. To jest to, co ja lubię. No tutaj to rozwalili system. Przepięknie to wygląda. Fenomenalne rysunki. Nie, no słuchajcie, to jest mistrzostwo. I słuchajcie, to za 14 zł.
przepiękne. No, no mówię, każda strona rewelacyjna. No patrzcie, jakie to jest artystyczne. Kto przepięknie wygląda. Przecież to mogą być osobne, po prostu to są obrazy, to są prawdziwe obrazy. Ja nie widziałem wcześniej tego. Czekałem, aż skompletuję, aby zrobić taką prezentację na świeżo, właśnie z taką reakcją, bo to moje zaskoczenie jest dla mnie bardzo ważne. Ja jestem zachwycony tym. Coś niesamowitego. Uciechy i manowce z 2009. Straczyński, Michael Straczyński. Też dobrze wygląda. Ale króciutkie, tu jest kilka kartek. Koniec. Wow. Tor. No to bym poprosił naprawdę aż na całą stronę, to jest za mało. Ale tak, 240 stron. No, każdy komiks ma 240 stron. Dobra, przedostatni komiks. Kapitan Ameryka kontra Red Skull. Strażnik Wolności kontra Wcielone Zło. I też dowiadujemy się, kim jest Kapitan Ameryka, kim jest Red Skull. Twórcy, o, Stan Lee. Twórca, no tak, Spidermana. Dobra, i mamy Red Skull uderza 1965 wszędzie, 66 też Red Skull największy, można sobie spojrzeć i wertujemy. Kapitan Ameryka, życie i czasy Red Skulla, 1984-89. Operacja Odrodzenie, 1995 i 96, to jest kilka tutaj zeszytów. Widać, czuć ten nowszy styl. No, super. Dobra, to chyba koniec. Nie będzie innych opowiadań. No tutaj takie większe są ilustracje. No i też brakuje, bo to jest 240. Tak. I ostatni komiks Iron Man kontra Whiplash. Nie znam. Złoty Avenger kontra Whiplash. Będę miał okazję poznać, kim jest Whiplash. Kto odpowiada? Spis treści, wstęp. No i dobra, tutaj mamy starusieńki komiks 1968. O, i też scenariusz Stan Lee. Trzask bicza ze Spider-Manem 1978. No. To jest już zdecydowanie nowsze. Łowy 1998. Mój największy wróg
z 2000 roku. Z 2010. Dobra, tu galeria już okładek. Fajnie to wygląda. No i dobra, mamy wszystkie. Popatrzmy jeszcze na grzbiety. Dobra, kolejna niespodzianka to jest taka, że na grzbietach mamy postaci. Postacie danych komiksów, więc fajnie to się też wszystko układa w jedną całość. I ogólnie prezentuje się w porządku. Mnie to się podoba. I tak na zakończenie powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie. Za małe pieniądze, jeden tom, jeden zeszyt kosztował 14 zł, więc to jest naprawdę niewiele w porównaniu z podobną zawartością, ale innych wydawców. Więc to jest fenomen moim zdaniem, że można wydać takie komiksy za zdecydowanie mniejszą kwotę. Ja wam dziękuję serdecznie za to, że obejrzeliście ze mną ten materiał. Widzimy się następnym razem. Koniecznie dajcie znać, czy i wy macie tę kolekcję, czy zamierzacie kupić. Ja myślę, że za taką cenę jak najbardziej to jest świetny sposób też na poznanie Marvela i jego superbohaterów. Do zobaczenia. Cześć, cześć.